Siemanko, z tej strony Adi, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj materiał troszeczkę inny niż, niż zwykle, czyli odejdziemy sobie od treningów. Myślałem też, czy by, czy by nie zrobić recenzji, ale uznam to jako taką... Może ten materiał nie będzie taką zbiorową recenzją, dlatego że mam coś dla mnie ważnego Wam do powiedzenia. Jeszcze na wstępie chciałem przeprosić za dykcję, w sumie która nigdy nie była perfekcyjna, ale jestem dość mocno przeziębiony, więc tam, tam ciężko mi się troszeczkę mówi. Tak jak zapewne większość tutaj z Was trenujących, znacie doskonale marki Nike, Adidas czy właśnie Puma, które gdzieś tam od zawsze towarzyszyły wszystkim tak naprawdę w tej, w tej historii piłkarskiej, bo to marki, które istnieją wiele, wiele lat na rynku i od wielu lat taki Adidas czy Nike inwestuje grube pieniądze w. Piłkarzy, czy ogólnie w całą dyscyplinę piłki nożnej. I często jest tak, że szczególnie młodsze osoby mają klapki na oczach, jeżeli chodzi o sprzęt Nike, Adidas, ewentualnie tam może Puma czasami jeszcze wejdzie w grę. A jeżeli ktoś kupuje coś innego, to jest albo biedakiem, albo jest za słaby, żeby grać w Nike, czy, czy jeszcze jakieś niestworzone nie, nie historie. No i tak się złożyło, że, że kilka lat temu hmm, potrzebowałem na szybko sprzętu. To był jakiś, jakiś termik, czy nie pamiętam już co, czy to jakieś tam piłki. Już nawet nie wiem, serio, nie pamiętam o co chodziło. Po prostu na szybko potrzebowałem sprzętu, a że w moim mieście jest Decathlon, no to tam szybko, szybko się udałem. No i tam, jak pewnie wiecie lub nie, Decathlon ma dużo marek, które sam tworzy bodajże ponad 80 marek, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam z Wikipedii. Jedną z tych marek właśnie jest marka piłkarska, czyli Kipsta. Jakoś nigdy nie wydawała mi się spektakularna, trochę, trochę mi przypominała zawsze Selectę. Gdzieś tam chodziły takie ploty, że, że kipsy to taka powiedzmy Selecta. E, o co chodzi z tą Selectą? No, jak dla mnie piłki Selecta, szczególnie te tańsze, to, to są po prostu najgorsze plastiki. E, oczywiście te lepsze są spoko, żeby nie było też, że tutaj jadę po marce Selecta czy coś, coś takiego. Ogólnie z rzeczami Selecty miałem do, do czynienia ale dalej wydaje mi się, że to nie, jest, to nie jest to samo co kipsta. Dlaczego o tym za chwilkę powiem? Także wziąłem tak z, z braku laku troszeczkę te, troszeczkę te kipstę. Zaczęło się właśnie od, od piłek, od termika na krótki rękaw. I wziąłem to oczywiście ze względu na cenę no i czas, bo potrzebowałem na już. Także ta cena, jak pewnie wiecie, jeżeli macie dostęp do, do Decathlonu, e, czy gdzieś tam widzieliście produkty kipsty, to one są bardzo, bardzo tanie. No i może się wydawać, że pewnie no, taka tanizna, to we, weźcie sobie tam szybko coś, coś z tego od nas, kupcie. Nie zawracajcie głowy jakością, cieszę się, że jest takie tanie. Tyle. No ale okazuje się, że co, że tutaj i te piłki są w sobie spoko i mało kosztują i dobrze się nimi gra i ten termik jest elegancki, potem ta gama tych produktów, kipsy się zaczęła powiększać, ja też zacząłem w sumie już tak może nie bardziej z ciekawości i z, i z pośpiechu, tylko właśnie żeby zobaczyć, czy oni faktycznie trzymają poziom na pozostałych produktach. No i słuchajcie, tak to jest, że na przestrzeni lat i, i tu już jakieś różne, różne pary dresów i jakieś termiki na, na dłuż, dłuższe i nawet czapkę, czy tam rękawiczki, czy lajkre. I okazuje się, że oni po prostu robią bardzo dobrej jakości produkty w bardzo niskich cenach. Tak jak tutaj wcześniej odniosłem się do selekty. no selekty tych cen nie ma aż tak dobrych, no chyba, że mowa o tych piłkach plastikowych, bo jeżeli chodzi o jakieś, jakieś, jakieś dresy, jakieś zestawy dresowe, to one są już troszeczkę droższe. A tutaj jeżeli chodzi o Kipste, to tak naprawdę no, ceny są, można by powiedzieć, fenomenalne, jeżeli chodzi, o, szczególnie jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, bo jeżeli kupicie na przykład piłkę Kipste, nie pamiętam dokładnie nazwy modeli, to jest chyba F900, f 500, co nie pamiętam, serio? Yy, za ponad stówkę, gdzie jest to powiedzmy odpowiednik meczówki z gęsią skórką, yy, te piłki są naprawdę bardzo, bardzo dobre i one w ogóle nie odstają od meczówek Adidasa. Żeby nie było, że nie wiem o, o czym mówię, grałem i meczówkami Adidasa i w sumie gram ciągle i tymi piłeczkami kipsty. Yy, no teraz troszeczkę rzadziej, bo tam zależy, jak, jak, jak tam się. Bo oczywiście już nie, nie, nie gram tyle na orliku w wolnym czasie, no bo te, te treningi klubowe są, wiadomo, zbyt, zbyt męczące. Ale gdzieś ta kipsta się ciągle, ciągle pojawia i ona na Naprawdę są na tyle dobre, że jeżeli by na przykład zawiązać oczy i by, nie wiem, robić jakiś, jakiś slalom między grzybkami, między pachołkami, piłkami, to pewnie by się nie dało odróżnić, która jest która. Jest, która. Jeżeli chodzi o termiki, to samo. Genialne prowadzenie wilgoci. W ogóle nie czuć żadnych przykrych zapachów po, po treningach, raz nawet po kilku godzinach łącznie treningów, idę tam granie w piłkę, potem gdzieś tam wracałem na rowerze. W ogóle ta, ta, ten termik no, nie było w ogóle czuć, że, że tak został ulany potem. Także to, no, I to jest cena tak naprawdę tego termika tam około 70 zł bodajże zapłaciłem. Więc ostatecznie bo po tych właśnie X-testów, X tych produktów Kipsta i, i po kupieniu tego właśnie ostatniego termika stwierdziłem, że nie, no, no, muszę. muszę to coś chyba nagrać żeby chociaż w jakiś drobny sposób tej ekipie pomóc bo dalej z tego co obserwuję są to produkty raczej niszowe a nie powinno tak być, bo, bo są to produkty naprawdę wysokiej jakości w bardzo niskich cenach. Z tego co widziałem też na, na YouTubie, to bo nie miałem okazji testować ich korków. To właśnie korki też są bardzo dobrej jakości i, i dobrze one wypadają nawet na tle połówek czy, czy profesek. Z tego co widziałem, one kosztują tam około 200-250 zł, też mają kilka modeli, takich powiedzmy, odpowiedników, tych bardziej butów szybkościowych typu, typu Mercurial, czy jakieś tam hypervenomy z, ko z kołnierzykiem i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, ja gorąco polecam. Produkty kipste, potraktujcie to tak jak mówię, jako, jako zbiorową recenzję. W zasadzie nie mam się, nie mam się do, czego, do czego doczepić. Testowałem kilka piłek. Testowałem, tak jak mówię, termik na krótki, termik, dwa termiki na długi, Lajkę, dresy piłkarskie, czapkę i pewnie jakieś kilka produktów, o których już zapomniałem, a nie mam ułożonego scenariusza, tak już nie będę tutaj robił jakiegoś specjalnego researchu. I serio nie ma się do czego przyczepić. Nawet jak kupowałem najtańszą tam piłkę Kipsy za 3 dychy bodajże. Dalej jest to całkiem niezła piłka, jak na tę cenę, to jest naprawdę naprawdę nie najgorsza piłka, którą da się spokojnie trenować, da się zrobić trening, da się, da się nią pograć. Jest naprawdę ok. Patrząc zwłaszcza na tak śmieszną cenę, gdzie większość piłek w tych cenie, jeżeli byście chcieli coś takiego kupić, czy na przykład selekty plastikowe, śliskie. Jak jakieś ryby wyjęte z nurtu rzeki. Po prostu nie nadają się do gry. Szczególnie jeżeli jest widgotno, pada deszcz. To one w ogóle są tak śliskie, że, że tam no, można, można, można równie dobrze grać bez piłki. Także no, fenomenalna marka. Wydaje mi się, że ceny są tak niskie, dlatego że po prostu marże muszą być jakieś bardzo niskie, bo oni, on, oni to mają tylko na, w obrębie swoich własnych sklepów, więc to jest ich własna marka, którą mają tylko i wyłącznie w, w, w swoich sklepach, czyli w Decathlonie, Więc nigdzie, nie, nigdzie indziej nie ma żadnej dystrybucji. Nie rozsyłają tego do. Do sklepów, tak, żeby inne firmy mogły tym handlować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia, czemu, czemu tak się dzieje, czemu te ceny są tak niskie w stosunku do jakości. Także jeżeli kiedyś będzie w Decathlonie, nie patrzcie na to, że Kipsta to jest jakaś bieda, czy jakieś, jakieś rzeczy dla biedaków, bo to naprawdę są bardzo fajne produkty, które w ogóle nie odstają od, od tych produktów Nike a czy, czy Adidasa. I często, często nawet może być tak, że będą po prostu lepsze, bo jeżeli sobie patrzycie na jakieś takie najtańsze piłki Adidasa czy Nike za 6 dyszek, taka Kipsta odpowiednik top replika za około 60-70 zł, to po prostu rozniesie na kawałki tę piłkę. Będzie o kilka klas lepsza. Polecam kipsa, nie, nikt mi nie zapłacił, po prostu z potrzeby serca stwierdziłem, że taki materiał chciałbym nagrać, żeby też... Być może osoby, które, które się troszeczkę wahają, którym szkoda szkoda pieniędzy, bo uważają to za te firmy, może za, za jakąś, nie wiem, za jakąś taniznę, czy jakiś, jakiś, jakąś podróbkę tych, powiedzmy, lepszych, w cudzysłowie, Nike czy Adidasa, to, to nie, serio, to z czystym sobie nie mogę polecić. Testowałem ponad 10, na pewno ponad 10 produktów tej marki, więc jest git. Tyle chciałem powiedzieć. Trzymajcie się owocnych treningów w produktach marki Kipsta lub Nike lub Adidasa, ale pamiętajcie, że często nie warto przepłacać. Owocnych treningów. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.